Matka mnie wysłała do piwnicy, żebym przyniósł przetworów typu wek, bo jest zima, ona właśnie na zimę robiła, no to trzeba zjeść, bo przecież nie wiosną. Dwa słoiki ogórków kiszonych, powidła salce sonu i ziemniaki konserwowe. Jeszcze sobie powtarzałem pod nosem, jak schodziłem, żeby nie pomylić i znowu nie ganiać. Dwa ogórków, powidła ziemniaki, dwa ogórków, powidła ziemniaki. Wchodzę do piwnicy. Chciałoby się powiedzieć, że to ta słynna chłodna piwnica, ale tak nie jest, bo rury ciepłownicze przez nią idą, więc jest gorące. Jak w piekle, co jest zresztą trafnym porównaniem, bo w końcu też pod i nawet zapach podobny. Idę korytarzem. Nasza piwnica na samym końcu jest, trzeba wszystkie inne minąć. W ogóle to się trochę boję tam chodzić, bo mam zespół stresu pourazowego bo kiedyś chciałem potrolować IRL i kupiłem 15 kłódek i wszystkim sąsiadom pozamykałem piwnicę na te swoje kłódki, ale kurwa tej od swojej piwnicy nie zmieniłem. Jak pierwszy sąsiad ogarnął, co się odjebało i zawołał innych, to zaraz połapali, że wszędzie nowe kłódki tylko u nas zardzewiała. Co ojciec jeszcze z Czechosłowacji przywiózł. Ja pierdolę, ale miałem wtedy przypał. Cały komitet lokatorski się nam wkleił do mieszkania i mnie i matkę opierdalali, że do administracji zgłoszą. A potem ten kurwa gruby z parteru wymyślił, że muszę mieć nauczkę i trzy dni pracować za dozorcę. A tamten jebany potem nade mną stał z browarem, jak klatkę czyściłem i tylko się śmiał pućuj pućuj he, he A na koniec mnie zaczął kołczować, że ja tak u niego terminuję jako giermek to może też dozorcą zostanę. No ale dobra, nieważne, wziąłem te słoiki I wracam do mamy, już z piwnicy wychodziłem Ale widzę, że u tych nowych spod szesnastki Co właśnie remontują, to się w piwnicy Światło pali, no to zajrzałem Bo ja ogólnie jestem ciekawy jak ludzie żyją A tam normalnie jak w jakimś country clubie Urządzone, że skórzane fotele Meble machoniowe, lampy Takie z zielonymi kloszami i w ogóle Pierwszy świat kontrastujący z tym, że We wszystkich piwnicach obok to normalnie Po polsku słoiki stoją, albo jakieś stare pralki A jeszcze co mnie Najbardziej zaskoczyło, to to, że jakieś tam facet siedział tyłem do mnie. Tak od tyłu to centralnie jak Marian Paździok wyglądał, bo też taki łysy. Nie mogłem powstrzymać ciekawości i wchodzę do środka, bo chciałem sprawdzić, czy faktycznie będę miał paździocha za sąsiada, bo jak wszyscy wiemy, to nie najlepiej. Facet się obrócił i zdałem sobie wtedy sprawę, że bynajmniej to nie paździoch, niemniej postać podobnie entuzjastycznie nastawiona do drobnej przedsiębiorczości. Był to nie kto inny jak brydżysta i współżałożyciela z czterech różnych partii politycznych, Janusz Korwin-Mikke. Zląkłem się wtedy, bo wiem, że jest on wyznawcą zasady, że jego piwnica jest jego twierdzą jakbyśmy w Teksasie Ameryce byli, to bym nie mógł normalnie zastrzelić, że do jego piwnicy wszedłem. A przecież może chcieć te rozwiązanie przenieść na grunt Polski. Korwin jednak nie dobył broni, a pozdrowił mnie sympatycznie. Wtedy zauważyłem, że na stoliku przed nim są rozłożone karty. No to zagaduję, że Pani Januszu, pasjansa pan sobie układasz widzę. A on mówi, że nie, że w Makao ciśnie. Ja pytam, jak to? Tak sam ze sobą? A on, że tak, owszem, mam ze sobą w istocie rzeczy, ale. Czy w tej sytuacji, skoro już tak razem w piwnicy jesteśmy, sytuacja poniekąd taka kameralna, intymna można nawet powiedzieć, to ja może bym się przyłączył? Myślę, czemu nie? Na koloniach, jak kiedyś byłem w sztucharskiej porębie, to z chłopakami cały czas graliśmy, coś tam się jeszcze pamięta. Już sobie fotel odsuwam, żeby się przysiąść, jak Korwin mi mówi chwila moment, zanim do stołu siądę, to muszę wiedzieć, że to nie są przelewki. Na zabierane gramy. To ja pytam, że na zabierane czego? A on, że kart przecież. Ja zdziwiony, że przecież to jego karty, nie moje. To jak przegram, to nic nie stracę. A Korwin mówi, że może nie stracę, ale też nie zyskam. Jeszcze frazeologizm rzucił, że lepiej z mądrym stracić niż z głupim zyskać, i tym mnie już zupełnie przekonał. Siadamy do gry. Korwin przetasował, ja przełożyłem i jedziemy. Jedno rozdanie, drugie, trzecie Dama na wszystko, wszystko na damy On mi waleta i żąda siódemek Ja przebijam i dziesiątek Atmosfera gęstnieje Korwin muszkę poluzował, bo mu się duszno zrobiło Ja pot ocieram ze skroni Korwin dwie trójki mi rzucił Ja trzecią odbiłem i musiał dziewięć kart brać Ostatnie rozdanie Powietrze w piwnicy to już można nożem kroić Takie napięcie Korwin pięć kart ma w ręce Ja już tylko dwie, rzucam szóstkę i mówię, że ma kao. A Korwin się na mnie popatrzył Uśmiechnął szelmowsko i wyjeżdża mi schodkami ze wszystkich pięciu kart i triumfalnie obwieszcza, że makao po makale. Patrzę w te karty z niedowierzaniem i widzę, że jebany zrobił schodki z szóstki czerwo i siódemki żołądź, no to mówię, halo, schodki tylko pod kolor można, jak pan zmasz inne zasady, to powinieneś pan mówić na początku, bo tak jest ogólnie przyjęte. Korwin mówi, że faktycznie, że nie doprecyzował. Jego wina i w tej sytuacji jedyne honorowe wyjście to odgrać dręwal Uścisnęliśmy ręce. Ja karty wziąłem eleganckie firmy trefle, takimi to stawkę większą niż życie można grać. I wracam do mieszkania. Ale jak po schodach wchodziłem, to sobie myślę, że coś mi tu nie gra, że taki karciarz jak Corwin, a takim głupim błędem ze mną przegrał. Jak początkujący jakiś. I tak się zastanawiam, gdzie tu jest jakiś haczyk. Wchodzę już do mieszkania, do kuchni, do mamy i nagle patrzę, a ja kurwa słoików nie mam. No to się wszystko nagle stało oczywiste. Lecę do piwnicy do korwina, żeby słoiki oddawał, a tam na drzwiach tabliczka Trespassers will be shot. Bo się wystraszyłem i poszedłem i mamie powiedziałem, że mi się potłukło, i miałem opiernić przez to.